Witam wszystkich. Dzisiaj z centrum prasowego G7. Drugi dzień szczytu już za nami. Dzień ciekawy. Wyobraźcie sobie, że światowi przywódcy mieli po cichu się umówić. Ja naprawdę nie żartuję, że nie będą krytykować amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, by ten nie wywalił im całego szczytu do góry nogami, bo przecież znany jest ze swojej spontaniczności i jeszcze by się okazało, że wszystko co zostało ustalone na szczycie, można byłoby wystrzelić w kosmos, a tego nikt po prostu nie chce. No a nie jest tak, że z Donaldem Trumpem raczej nie wiadomo, co się może wydarzyć. No przecież, gdy prezydent właśnie Trump przyjeżdżał do Biarritz, groził Francji wprowadzeniem gigantycznych ceł na niektóre produkty spożywcze, również na wino, a potem uznał jednak, że świetnie mu się rozmawia z prezydentem Macronem i że jest jego wielkim przyjacielem i że to najlepsze spotkanie do tej pory. No ale potem znowu wrócił do swojej retoryki, więc można powiedzieć, że u prezydenta Trumpa jest jednak wszystko się zmienia tak jak w kalejdoskopie. No ale zajmijmy się tematami, które dzisiaj na szczycie się pojawiły i tutaj zaczyna od tego, że będzie pomoc przywódców G7 dla płonącej Amazonii. To ważne zapewnienie, bo przecież o tym temacie mówimy już od wielu dni i stał się on jednym z najważniejszych punktów tutejszych rozmów. Również Iran. Dziś niespodziewanie na szczycie wylądował irański minister spraw zagranicznych Javad Zarif. Amerykanie nie chcieli z nim rozmawiać, ale rozmawiali z nim Francuzi. Chodzi oczywiście o program nuklearny. Europa chce rozmów dyplomatycznych, a Donald Trump eskalacji sytuacji poprzez kolejne sankcje. I to jest punkt, który wyraźnie różni Europę i Amerykę. Donald Trump dzisiaj też zapowiedział, że za rok na kolejny szczyt, który odbędzie się właśnie w Stanach Zjednoczonych, czyli on będzie po prostu gospodarzem, zaprosi Rosję, na co nie chcą zgodzić się pozostali przywódcy, bo wciąż na Ukrainie toczy się wojna, a Rosja nie robi żadnego kroku do przodu. Zatem tutaj mamy kolejny punkt sporny. Tematem był również Brexit. Donald Trump na śniadaniu spotkał się z brytyjskim premierem Borisem Johnsonem i zapowiedział, że wkrótce po Brexicie podpisana zostanie duża umowa handlowa pomiędzy Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi. Ciekaw jestem tylko, czy to jest taka głośna zapowiedź, czy za tym faktycznie kroczą konkretne plany. Amerykański prezydent zapowiedział też dzisiaj, że ponownie będzie chciał spotkać się z koreańskim przywódcą Kim Jong-unem. Jak widzicie, no można powiedzieć, że właściwie to co cały czas mówię, to wszystko się kręci wokół Donalda Trumpa i tak faktycznie na tym szczycie jest. Dobra, to wielka polityka, a na szczyt G7 kilku przywódców przyjechało z żonami, które dziś uczestniczyły, które dziś nie musiały uczestniczyć w spotkaniach, więc zorganizowano im program kulturalny, zwiedzanie okolic Biarritz, podziwianie pirenejskich krajobrazów. Było miło i przyjemnie, przynajmniej takie wrażenie można odnieść, gdy ogląda się te wszystkie zdjęcia z kamer, które towarzyszyły paniom. Inaczej na demonstracjach, które zawsze towarzyszą takim szczytom. W okolicach Biarritz protestowało dzisiaj znowu kilkanaście tysięcy osób i trzeba przyznać, że tym razem, porównując protesty do innych szczytów G7 czy też G20, to te demonstracje są w miarę pokojowe. No i tak wyglądał drugi dzień. Zapraszam na jutro, bo jutro już ostatnie podsumowanie ze szczytu G7, czyli podsumujemy nie tylko jutrzejszy dzień, ale w ogóle cały szczyt G7, który uznawany jest za spotkanie kryzysowe. Życzę miłego wieczoru i w takim razie do zobaczenia, do jutra.